Pomału donacjon prawie gotowy i my zaraz będziemy też gotowi. Jak widać szron, czyli przymrozek, czyli biorą. Będą brały. Zaraz to sprawdzimy. Chyba już. No to jesteśmy na jeziorku. Opłynęliśmy już jeden brzeg z trollingiem. Oczywiście wyniki są znane. Nie trzeba ich komentować specjalnie. Przewidywalny to jest zawsze. Maciek przyjechał do mnie z Poznania i ja mam nadzieję, że dzisiaj szczęście uśmiechnie się do Maćka za to, że tyle kilometrów zrobił po to, żeby tutaj pojawić się u mnie na pontonie i popływać. Za chwilę zarzucamy wędki już z opadu, popróbujemy z opadu, potem się przeniesiemy parę metrów dalej. Jak to zwykle na spinningu będziemy szukać swojego szczęścia. Zdróweczko! Trochę przekąsić. Tak jest. Człowiek się nałowił tych ryb, namęczył, napolował. Kilogramy z wody wyciągnięte. Tak jest. Pływamy i nic z tego na razie nie mamy, ale jesteśmy jeszcze pełni nadziei, że coś się uda, bo pogoda jest kapitalna, wszystko jest piękne, wiatr przestał wiać tak jak szalony. Myślę, że jakąś rybkę tutaj nam się uda złowić. Damy radę, no na to jesteśmy tutaj, żeby coś złowić. Złowimy. Teraz tutaj się zatrzymamy za tym rogiem. Na skraju tych drzew. Tak, oczko. I tam porzucamy. Zobaczymy, co na tym zakręcie teraz będzie. A wydawało mi się, że to miejsce, w którym staliśmy, było dobre, ale nic tam, żadnej aktywności nie było. No zobaczymy, co tutaj będzie za wyspą. Pod słońce Marka nie widać. To dobrze. Na aureole. A tam jest jakaś gałąź. O, tam okonki. No to tam za tą gałęzią się zatrzymamy. Gałąź, stary pomost. I tak ci powiem mniej więcej. Aha, to jest ta kładka. To jest ta kładka. No, to my tu jesteśmy. Czekaj, niech ja dobrze skojarzę. Tak, to my jesteśmy tu. Czyli ja wiem, gdzie trzeba stanąć, żeby ryby brały. No, żeby były tam ryby. Wiem, gdzie są tu ryby. Zaraz ci pokażę. Zaraz wszystko. Zaraz będziemy wiedzieć. Tu trzeba teraz skręcić w prawo. O! Tak, delikatnie.
odjechać od brzegu na głębokość 6 metrów. Oczywiście głębokości. Tak, na głębokości 6 metrów. Jesteśmy na 5,61, 6,0, 6,2. Dobra, jesteśmy na dobrym miejscu. Teraz opuszczamy kotwiczkę. Panie kolego. Dobra, i zaraz będą ryby. I zaraz będą ryby. Tak. Mamy taką nadzieję. Pewność. Pewność? W 100%. Ja bym chciał mieć taką pewność w totolotku. Nie, w totolotku nie, ale tutaj, tutaj, tu na pewno. Stoimy tu na takim miejscu pewniackim, na którym często były ryby. Nic się nie zadziało. Dlatego zdecydowaliśmy potrollingować. No i potrollingujemy trochę wzdłuż wyspy. Zobaczymy, czy ten trolling coś przyniesie. Jest dobra pogoda, chociaż jest troszkę zimnawo. Muszę przyznać. Ale smutek, że nic się nie dzieje. Ale tak jest cieplej niż w grudniu. No cieplej niż w grudniu, bo jest 30 listopada. Ja zakładam mojego ulubionego, jak on się nazywa, Stevena, szaleńca, i zobaczymy, co się uda. Z drugiej kamery? No jak w TVN. Jak w TVN. No, może być z drugiej kamery. Ważne, żeby kurde ryby nie w końcu było. Wybrali na taką wyprawę jesienno-zimową. Dobrze by było coś złowić. Na razie się staramy i nic nam z tego nie wychodzi. Nie ma tego szczęścia. Dopiero zaczęliśmy. Szczęście się nie za każdym razem chce uśmiechnąć. Niestety. Aha, już muszę się odkotwiczyć, żeby popłynąć dalej, nie? No, wypadałoby. Poczekaj, ja się przemieszczę. No, dobra. To się odkotwiczamy, panie kolego, i płyniemy z trollingiem. Niestety z ręki jest filmowane, więc wszystko się trzęsie. No nie, no tak to musi być, nie ma wyjścia. Będzie na trollingu. Na razie tylko widzę, że dobrze pracuje wobler, bo szczytówka aż drga. To pięknie, to dobrze. To dopłyniemy do końca wyspy, wiesz? Tam do tych trzcinek? No. Może tam się na chwilę zatrzymamy, porzucamy też? No, bankowo, bo kurczę. I potem zobaczymy, co dalej. Na razie bezrybnie. Ale za to fajnie. Chyba złapał jakąś roślinkę. On już przestał chodzić. Kurka wodna. No to... Zawsze tak jest. To naprawiaj. No i w krzaki. Złapał. Jeszcze się splątał. Puszczaj, znowu się splątało mi. Dzisiaj mam same poplątania z pomieszaniem. Bo troszeczkę trzeba odbić od trzcinek. Trzcinek. Taki... To odbijamy. O! Już będzie dobrze.
A płyniemy mniej więcej o tam. Teraz widzę, że jest dobrze, że dobrze chodzi wodę. To widać. Tam jest jakiś pomost na skraju wyspy. To gdzieś tam spróbujemy się pobawić jeszcze. Ta wyspa jeszcze jest dalej, kochanie. Za tym pomostem jeszcze jest wyspa. No więc będziemy patrzeć, będziemy patrzeć. Może w końcu, kurczę, jakaś następna metrówka się uwiesi. Następna. Dobrze. Pogoda dopisała. Ranek był mroźny. Jedynie co może wkurzać to ten wiatr. To nie jest taki straszny, wczoraj był makabryczny. Dzisiaj to jest pobiedy, to jeszcze się opatuliliśmy tutaj, to nie jest tak tragicznie. Jeszcze idzie to wytrzymać. Gdybyśmy wczoraj wypłynęli, to by były cyrki dosłownie. Nie? No, nie, no wczoraj nie byłoby szans. No. Nie, nie byłoby w ogóle możliwości, żeby to popływać. A dzisiaj nie jest źle. Dzisiaj jest dobra pogoda. Ale ryby nie biorą. Ryby nie biorą. Może faktycznie jest za słonecznie. Jak on pracuje? Mój cały czas pracuje. A teraz tutaj pracuje dobrze. No. Dobra, musimy jeszcze raz wyświetlić. Rzut za 10 punktów. Mogłoby coś, jakiś szczupaczek walnąć, bo dzisiaj testuję nowy kołowrotek. No. To fajnie by było, kurczę. Przydałoby się, żeby zobaczyć. No. Tak, mówię, dokładnie jak tam, jak chodzi. Wędkę jak wziąłem pierwszy raz, to ładnego szczupaka wyciągnąłem, a już za drugim razem już nie. Już się odechciało. W zeszłym tygodniu w Poznaniu, właściwie pod Poznaniem na wyrobiskach, znajomi wyciągnęli szczupaka 105 kilo, więc pewnie ryba też jest. I tu czy to, no trzeba trafić, kurczę. A 105 kilo na żywca. 105 centymetrów, no. No centymetrów, kilo. No kilo by było fajnie. 105 centymetrów. Przy trzcinkach na tej wyspie już powinno może coś tutaj. No to poczekamy, wiesz? To ja podpływam. No. Chyba mamy coś. Nawet na pewno mamy. Kurwa, co to jest? No panie, tego chciałem, mamy. Żebyś miał szczupaka, Mamy, Marek, nie ma, tylko mamy, przyjechaliśmy no. Tutaj razem. Mamy nieduży kajtek, tam z 50 cm, może 50 kilka, ale jest. I o to chodzi. I na co? Na co? Na fish hunterek. Robi robotę. Czekaj, dobra. Wyczepił się. Czekajcie. Sam się wyczepił. No i już gumka jednak. No. Gumeczka. Dobrze mówiłem, żebyśmy tu stanęli. No i to był mój pomysł, kurde. Nie ma co, nie ma, że boli. Marek jak wróżka, prawdę ci powiem. No, nie ma, że boli. Marek tu wszystko wie. Marek wszystko wie. A znowu mi się tu, kurde, o zobacz, coś się narobiło. Dobra, to będziemy się bawić z tym za chwileczkę. Teraz...
go spróbujemy. Spróbuj go odciągnąć. Chodź tu, chodź tu. Chodź tu. Całkiem mały, nie, no duży też nie jest, do dużych nie należy. Taki 55 może naciągane. Czekaj, no 20, 40, no ma 50 parę ma. 50 parę ma. No czekaj, to zrobimy krótkiego live'a w takim razie. No widzicie co się dzieje na naszych wędkach? Przed chwilą żeśmy narzekali, że nic nie możemy złowić, no i złowiliśmy. Pierwszego mamy. Jest rybek. Maciek dzisiaj Maciek ten prowadzi. Maćkowi dzisiaj się udaje. Damy radę. Bardzo mnie to cieszy, kurde, bo przyjechał chłopak tyle kilometrów tutaj do mnie na ryby, a tu od rana nic się nie działo, ale powiem wam tak, holował tego szczupaka, to ja nie wiedziałem co to jest, bo tak walczył. Ja z początku to myślałem, że to jest jakiś duży okoń, bo on się tak kręcił, tak się rzucał po tym, po powierzchni. Być może to na filmie mam nagrane, to zobaczycie, nie wiem, nie mogę gwarantować, ale to zobaczycie później. Było naprawdę bardzo ciekawy hol, bardzo fajny hol. No dobra, starczy. Z początku chyba myślałem, że znowu jakieś zielsko, no, ale no dostał zęby i już jest okej. Okay. Jest nasz. Jest nasz, dobra. Muszę kończyć, bo krwawie. Dostałem zębem w palec. Dostałeś zębem w palec. Dobra. Jak zwykle. Dobra, trzymajcie się. No, ale to co? Wypuszczamy? Za chwilę będzie replay następny. Za chwilę będzie replay. Wypuszczamy szczupaka? Wypuszczamy, oczywiście. Poszedł. Wygląda szczęśliwy łowca. Don't worry, be happy. No, rzut po rybę. Już jesteśmy zadowoleni. Już mamy. Nie trzeba iść do centrali. Już jesteśmy cali happy. Jest ryba zaliczona. Wyjazd nie na darmo. Już mogłoby być troszkę więcej, ale jeszcze będziemy się starać, jeszcze coś popróbujemy. Teraz z trollingiem płyniemy tam wzdłuż tej wyspy i płyniemy w przesmyk. W przesmyku się zatrzymamy trochę, opracujemy tam. No i będzie zaraz koniec dnia, bo teraz już krótsze te dni są. Nowy kołowroteczek. Shimano Naski. Jakoś tak to się nazywa. Jakieś tam Naski. Ale patrz, nowy kołowrotek. Jest. Zobacz, ja pojechałem z nową wędką, z tą. Po raz pierwszy na wodzie była szczupak. Ty masz nowego kołowrotka, szczupak. Czyli ja teraz biorą wszystko na nowe, na starych rzeczach się nie skupiałem. A, wziął na starego fishhuntera. Aha, stary fishhunter, no dobra. No i powoli płyniemy trollingiem, okrążamy wyspę, płyniemy w tak zwany przesmyk obfitości, zobaczymy co tam będzie się działo. Ja jeszcze mam nadzieję, że tam jakąś rybę wyholujemy z tego przesmyku, a może coś jeszcze na trollingu się uda. Słoneczko jak widać pomalutku się zaczyna chylić ku zachodowi, więc musimy tutaj być uważni i czujni, żeby nie spakowywać się w nocy, bo to nie robota. No, ciemno jest, to bez żadnej, nie mamy żadnej, nie, ty masz chyba jakąś latareczkę, nie? Latarkę mam, tam światło to się znajdzie, tylko to mówię ci, to nie robota, ja często wracam o zmroku i pakuję. Znaczy, składam ponton po ciemku, ale to jest gówno nie robota. To jest dwa razy dłużej niż przy świetle. O, ale jeszcze słońce wysoko, jeszcze mamy jakąś tam powiedzmy półtora godziny spokojnego tak łowienia. Nie? I powrót. No i powrót. No, przez półtorej godziny może się dużo zdarzyć. Od cholery ryb możemy nałapać. Zobaczcie jak wygląda jezioro o tej porze roku. Tutaj woble pracuje. To chyba widać po szczytówce. A tu moja wędeczka leży i moja ulubiona łowna przynęta, na którą bardzo dzisiaj liczę, że jeszcze coś pokażę. Ale chyba na tym twoim woblerku coś ciągniesz. Czyli jakieś... Nie, on dobrze pracuje. Zielsko, obróć się. Moim zdaniem dobrze pracuje.
Obróć się. Widzisz, tam taka falka jest? Takie załamanie. No, to mój wobler. Systematycznie, tak. To mój wobler, zamiast pracować, to się obija. Las, roślinność, tak czułem, że on nie pracuje, on zgaśnięty cały. Mhm, i też w roślinność wszedł. No już jesteśmy na 5 metrach, także już nie powinno to być. Ale tak jak żeśmy startowali... Ale tam gdzieś był jakiś... Tam startowaliśmy z płytkiej wody, dlatego tak się zadziało. Teraz już tego nie będzie. Teraz już będzie komfort. Spokojnie sobie opłyniemy tą wyspę, opłyniemy przez smyk, tam się zakotwiczymy i tam sobie porzucamy. O, teraz pracuje mi wobler doskonale. No i przypłynęliśmy trollingując, bez efektów, przypłynęliśmy w przesmyk obfitości. Ja już tutaj niczego jak gdyby nie ukrywam, bo w tych swoich filmach tyle razy już o tym mówiłem, że wszyscy wszystko wiedzą. Jak to mówił Rysiu Petru, nieodżałowany. Wszyscy wszystko wiedzą. To jest przesmyk obfitości i my w tym przesmyku obfitości zostaniemy tutaj dłużej. Tak praktycznie do takiego półcienia, tak? Czyli wtedy, kiedy słońce zacznie zachodzić, czyli jeszcze tak z półtora godzinki tutaj sobie porzucamy, zakotwiczymy się i myślę, że coś jeszcze złowimy. Na pewno. Nie tylko, że coś tam się porzucamy, ale już coś się jeszcze... złowiłem. O, Maciek już załapał, ta pięknie. Dobrze, że to nie rewia mody i stara kurtka jest. Tak, to na rybach jest troszkę inaczej. Ja mam na wędce wobler z Ameryki teraz, a też nic nie złowił. I co? Łowimy na fishhunterka? Łów na fishhunterka. Czy na Westina? I na jedno i na drugie bym proponował. Najpierw na jedno, potem na drugie. Wobler jest z Ameryki. Arek Wolosko, pozdrowienia masz ode mnie. Próbuję te twoje przynęty, które mi przywiozłeś, próbować. Na razie jeszcze ani jednej ryby na nie nie złapałem, ale złapię, spokojnie, pomału. U mnie nie ma nic od razu. Jeszcze trochę dalej tam wpłynę, tam gdzie zazwyczaj wpływałem. Tam się zakotwiczymy. Będzie tak, będziemy mogli rzucać od jednej trzciny do drugiej, wiesz? Tak po środku tego przesmyku tam stanę, tam sobie popracujemy. No i tu możemy sobie porzucać. Tak, dobre miejsce, fajne. Z cierpliwością, bo może od razu nie brać, ale już nie będziemy nigdzie się chyba ewakuować. Trzeba tu po prostu się przyłożyć do roboty, bo tu jest szansa na to, że coś zrobimy. I to duża szansa. Myśmy to nazwali przesmykiem obfitości, bo to zawsze było coś. Sobie jajeczka skubię. A ja tu w międzyczasie troszeczkę skameruję widoczki. Czas się posilić. Tak, jajka na tym, na pontonie to jest rzecz pierwszej potrzeby. Pierwszej potrzeby. Bez jajek nie, ani rusz. Ja tam zawsze jajeczka. Na jeziorze Chłop była woda oligoceńska, a tutaj są jajeczka. To mam wodą popijać? Za zimna dzisiaj. Nie, no mamy herbatkę.
Z jeziora Chłop. No, za zimno, ale też jest tu czysta woda, ale no, nie tak czysta jak na Chłopie, na pewno nie. Zbyt dużo ośrodków wokół, także Chłop jest czystszy. No, to bezpieczniejszy. Nie wiadomo, kto z tych wysepek szambo odprowadza. Chyba nikt. Przypuszczam, że to leci tak sobie po prostu do wody. Naturalna oczyszczalnia. Czajka. Czajka, dokładnie. Bypassy są rurami przeprowadzone jak Nord Stream. O bypassach to tutaj nikt nie myślał, żeby coś takiego robić. Po prostu leją wodę, leją ścieki do jeziora i tyle. Reszty. Herbatkę. Chwila przerwy na jedzonko i zaraz do roboty. Do roboty. A dzisiaj kurczę, mamy robotę na akord, bo trzeba ryby złowić. No, jeszcze przydałoby się. I sławny przesmyk obfitości stracił na swojej wartości. Przykleiliśmy się tutaj do trzcinek, spróbujemy w takiej małej zatoczce jeszcze powalczyć. Ale jeszcze walczymy, cały czas walczymy, jeszcze się nie poddajemy. Jeszcze mamy nadzieję, że coś nam się uda złowić i prawdopodobnie się uda. Musi. No, też tak uważam. Nie mów tak, bo złapiemy. Dzień się kończy. Trochę zadowoleni jesteśmy, ale nie do końca też. Dzisiaj łowcą jest Maciek. Ja mogę powiedzieć, że tak na pusto i na smutno. Pomalutku wracamy do przystani. Jesteśmy na 5 metrach, ale oczywiście płyniemy z trollingiem, także w razie jakby coś, to jeszcze mamy szansę coś złowić. A jakby nic się nie udało, to zapraszam na kolejny odcinek filmów na ryby z Markiem. Na pewno będą się jeszcze ukazywały. To nie raz. I pewnie w tym roku jeszcze. Coś wymyślimy. Cześć. Ha ha ha!